Jest piątek, 28 lipca. Zapraszamy na ostatnie przed sierpniową przerwą techniczną wydanie krośnieńskich wydarzeń. Dzisiaj w programie między innymi o cyfrowej rewolucji w gminie Krosno-Odrzańskie, o bezrobociu w gminie Krosno-Odrzańskie, które jest jednym z najniższych w województwie lubuskim, oraz o sierpniowym rozkładzie jazdy, czyli co czeka nas podczas drugiego miesiąca wakacji. Dzisiaj imieniny obchodzą Wiktor, Maciej oraz Antoni. Solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a wszystkich Państwa zapraszamy na ostatni przed przerwą techniczną przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Pierwszy dzień pracy po długim zwolnieniu. Ponieważ jestem osobą dosyć aktywną, cieszę się, że mogę wrócić do swoich obowiązków zawodowych. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo energii i zapału do tego, by nowymi rzeczami się zająć. Po kilku tygodniach rekonwalescencji lekarze zdecydowali, że zdrowie burmistrza Marka Cebuli jest już na tyle dobre, że może wrócić do pracy. Najważniejsze, że mam dobre samopoczucie, a jeśli chodzi o wzrok, to jeszcze trochę czasu będzie potrzebnego na rehabilitację, więc zakładam, że za jakiś czas wrócę do pełnej sprawności, choć być może to jeszcze trochę potrwa, ale no, na to lekarze mówią, że potrzeba po prostu więcej czasu. Przypomnijmy, że burmistrz Marek Cebula przebywał na kilkutygodniowym zwolnieniu lekarskim po wypadku, do którego doszło pod koniec czerwca na festynie w Radnicy. Cyfrowe Krosno-Odrzańskie staje się rzeczywistością. W Urzędzie Miasta podpisano innowacyjną umowę na szeroko pojęte e-usługi dla mieszkańców. Czeka nas prawdziwa rewolucja informatyczna w gminie Krosno-Odrzańskie. To, co się teraz dzieje, pieniądze, które udały się pozyskać, powinny przyczynić się do tego, że mieszkańcom będzie łatwiej załatwiać sprawy w urzędzie. Jednym z elementów projektu będzie tak zwane e-konto mieszkańca. Cyfrowa rewolucja, która staje się faktem, to innowacyjny pomysł, który otwiera przed Krośnianami wiele nowych możliwości. Możliwość sprawdzenia, czy dokonaliśmy opłaty podatku za odpady komunalne, za wodę i ścieki, możliwość głosowania w budżecie obywatelskim, możliwość rejestracji dziecka w przedszkolu czy też w żłobku. Oprócz tego będzie oczywiście możliwość śledzenia załatwienia sprawy, będzie możliwość zgłoszenia usterki. Jeżeli widzimy, że na naszej ulicy jest jakaś dziura w chodniku czy nieskoszona trawa, to również będzie można poprzez odpowiednią aplikację zgłosić i weryfikować, czy urzędnicy zgłoszenie przyjęli, czy sprawa jest realizowana. Cyfrowa rewolucja jest robiona przede wszystkim dla komfortu mieszkańców. To bardzo dobrze, no jak dla nas to jest bardzo dobrze przez internet załatwić, duża wygoda. To będzie ułatwiać to wszystko, nie trzeba iść, stać w kolejkach, wszystko się załatwi od razu. Myślę, że trzeba iść z postępem, teraz takie czasy, każdy ma prawie internet w domu, także dziękuję. Ja jestem za. Aby mieszkańcy mogli korzystać z możliwości, jakie daje ten innowacyjny projekt, potrzebne jest stworzenie nowoczesnego centrum zarządzania. Pierwsza rzecz to jest stworzenie data center i przygotowanie, dostosowanie serwerowni do wymogów projektu. Na początek trzeba więc będzie wymienić infrastrukturę. Wymieniane będą tak, po pierwsze serwery i macierze w serwerowni, także to jest pierwszy krok. Następnie położone będą nowe łącza światłowodowe, także by zapewnić komunikację między 7 jednostkami, które biorą udział w projekcie, i zainstalowane nowe oprogramowanie do obsługi tychże procesów, tak żeby mieszkańcy mogli się bezpośrednio łączyć z urzędem przez portal i przez tą aplikację, tak żebyśmy z domu mogli załatwiać po prostu wszystkie sprawy, które będą objęte tym projektem. Innowacyjny projekt może więc być początkiem wdrażania kolejnych usług dla mieszkańców. Można sobie wyobrazić, że wdrażanych będzie dużo więcej procesów w przyszłości. No i w takim idealnym świecie można by pomyśleć, że można by załatwić wszystkie sprawy siedząc w domu przez internet, tak? Bo również podpis elektroniczny umożliwia to, aby większość spraw w tej chwili załatwić w taki sposób. Realizacja projektu zakończy się wiosną 2018 roku. Pieniądze na jego wdrożenie władze miasta pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. W czerwcu bezrobocie w Polsce wyniosło niewiele ponad 7% i było najniższe od 26 lat. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne systematycznie spada od kilku miesięcy.
W gminie Krosno-Odrzańskie bez pracy są 682 osoby. Na chwilę obecną jest spadek bezrobocia w porównaniu z miesiącami ubiegłymi i w porównaniu ze styczniem. No w gminie Krosno-Odrzańskie mamy spadek bezrobocia, także bardzo nas to cieszy. Od kilku miesięcy rynek pracy nie jest już rynkiem pracodawcy, a pracownika. Przede wszystkim pracownicy, którzy szukają pracy, stawiają też warunki, jeśli chodzi o zatrudnienie. Przede wszystkim wynagrodzenie, ale młodzi ludzie, którzy posiadają pewne wykształcenie lub doświadczenie, na pewno te warunki stawiają pracodawcom i może tutaj na linii pracownik, a pracodawca nie dochodzi zawsze do porozumienia i podpisania tej umowy, o którą walczą. Problemy ze znalezieniem pracowników ma pan Marcin. Jego firma zajmuje się m.in. adaptacją budynku po byłym chówcu pracy na przedszkole. Poszukujemy pracowników branży elektrycznej, sanitarnej, ogólnobudowlanej, wykończeniowców, także ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o budownictwie i chcą przede wszystkim pracować. Takich ludzi szukamy. Najbardziej poszukiwani są właśnie specjaliści. O osoby, które mają przysłowiowy fach w ręku, jest bowiem najtrudniej. I to nie tylko dlatego, że wiele z nich pracuje poza granicami kraju. Coraz częściej, wiedząc, że jest popyt na ich usługi, zakładają swoje firmy. Zawsze warto ryzykować. Ludzie, którzy nie ryzykują, nie docierają do celu, bynajmniej tak mi się wydaje. Pan Leszek wie, co mówi, ponieważ przedsiębiorcą jest od 2000 roku. Ostatnio postanowił otworzyć w Krośnie-Odrzańskim nowy lokal i borykał się również z problemem znalezienia pracowników. Jest coraz większy problem z pozyskaniem pracowników. To na pewno odczuwają wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko w Krośnie-Odrzańskim, tylko podejrzewam tu nasze województwo lubuskie jest tak mocno narażone. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj osoby, natomiast no, ciężko mi powiedzieć, czy te osoby będą odpowiednie. To się okaże po jakimś tam czasie. Z odwrócenia ról na rynku pracy cieszą się jednak pracownicy. Pan Jan, który znalazł zatrudnienie w nowym lokalu, jest tego doskonałym przykładem. Praca przyszła sama do mnie, więc pomimo tego, że jest taki jakby przestój na tym rynku pracy, jeżeli chodzi o pracodawcę, bo nie ma tych pracowników, w mojej sytuacji było całkowicie odwrotnie, po prostu praca sama przyszła do mnie. Także nie jest tak źle, jak to jest malowane. Bezrobocie w gminie Krosno-Odrzańskiej jest jednym z najniższych w województwie lubuskim. Dwudziestego czwartego lipca 1919 roku powstała Polska Policja Państwowa. Od 1995 roku w tym dniu policjanci mają swoje święto. Święto Policji jest czasem radości dla funkcjonariuszy za ich ciężką pracę. Przez cały rok ciężko pracujemy w patrolach, także funkcjonariusze służby kryminalnych. Jest to dzień, który podsumowuje rok pracy. Święto Policji to doskonała okazja do wyróżnienia policjantów. Duża grupa funkcjonariuszy została awansowana na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awansowaliśmy na wyższe stopnie policyjne 37 funkcjonariuszy naszej komendy, co stanowi około 1/3 całego stanu osobowego. Wśród funkcjonariuszy, którzy otrzymali awans na wyższe stopnie, znalazła się Sylwia Betka, która od teraz tytułuje się stopniem sierżanta sztabowego. Na pewno jest to dla mnie duży zaszczyt i doceniam to, że przełożeni zauważyli mój trud i wkład w codzienną służbę. Serdecznie za to dziękuję, że zostałam wyróżniona w ten sposób właśnie awansem. Krośnieńscy policjanci otrzymali także wyróżnienia za to, że wśród najlepszych potrafią być wyjątkowi. Medal, którym zostałem wyróżniony, czyli brązowy medal zasłużony policjant, jest dla mnie uhonorowaniem dotychczasowej służby, którą pełnię w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie-Odrzańskim. Praca policjanta do łatwych nie należy. Zawód ten od wielu lat jest w czołówce zajęć obarczonych dużym niebezpieczeństwem. Mimo tego co roku przybywa osób, które chcą założyć mundur. Dlatego doceniajmy naszych funkcjonariuszy, których misją jest pomagać i chronić. Lato w mieście nie musi być nudne. Można pojechać na jezioro do Łochowic. Można też zwiedzić tutaj tamte boisko. Można się bawić. To jest chyba najważniejsze, żeby mieć jakiś czas zorganizowany. Na przykład ja czasami z moimi koleżankami albo kolegą idę na trzepaki, robię triki. Jakie triki? No na przykład, że robię fikołki na trzepaku albo robię leniwca. Można też wziąć udział w akcji Lato w mieście i nie tylko. W tym tygodniu organizatorzy zabrali najmłodszych mieszkańców gminy na kręgielnię.
kręgle jest fajne, bo możemy się bawić z innymi i spędzamy miło czas. Fajnie można bardzo spędzić czas i bardzo fajnie się gra w kręgle. Można fajnie rzucać i to jest zabawa. Nie najważniejsze, rywalizacja, fair play. Dobra zabawa. A jeżeli osiąga się przy tym wyniki godne zawodowców, zabawa cieszy jeszcze bardziej. Moim zdaniem trzeba po prostu kulą na sam środek kulać, żeby kula leciała prosto. Trzeba rzucić jak najmocniej w strzałkę na środku, a najmocniej, żeby leciała prosto w sam środek i wtedy może być strajk. Organizatorzy akcji Lato w Mieście i nie tylko od początku lipca dbają o to, aby dzieciaki, które spędzają wakacje w Krośnie Odrzańskim, nie nudziły się. Zupełnie prosty pomysł i właściwie po to robimy, żeby pokazać, że proste pomysły się sprawdzają. Bardziej nudzą się zawsze ci, którzy chcą się nudzić. Ci, którzy nie chcą się nudzić, zawsze znajdą sobie jakieś sympatyczne zajęcie. W ramach akcji Lato w Mieście i nie tylko organizatorzy zabiorą najmłodszych mieszkańców gminy na jeszcze 3 wyprawy. Do Gryżyny, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz do Strumienna. Jak mówi przysłowie, brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Idąc tym tropem, otwarcie zagrody edukacyjnej Hula musiało być jednym z najszczęśliwszych miejsc na ziemi. Mi się podoba i malowanie stopami. Bawię się bardzo dobrze. Tak? A co ci się najbardziej tutaj podoba? Najbardziej? Tak. Duży teren i można się bawić wchowanego. Przyjechałam tutaj pierwszy raz. Tu jest bardzo fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Chyba zwierzęta. Spośród wielu atrakcji absolutnym hitem były warsztaty multisensoryczne. Brzmi poważnie, lecz w praktyce chodzi o to, by się dobrze bawić i porządnie pobrudzić. W domu nie można sobie pozwolić, żeby tak się ufajdał, a tutaj jest sama przyjemność. Drugi synek gdzieś tutaj akurat się bawi, 2-letni, bardzo jest tutaj zadowolony. Farbkami maluje łącznie z buzią i ze wszystkim. Także rozwój dziecka przy takich zabawach na pewno jest bardzo fajny. To po prostu jest raj na ziemi dla dzieci, ale też dla rodziców, bo rodzice mają też chwilę dla siebie. Gdy rodzice odpoczywali, dzieci nie próżnowały. Zatrzęsienie atrakcji gwarantowało świetną zabawę. W przerwie między szaleństwami na dmuchańcach a ewolucjami na trampolinie można było pogłaskać m.in. kucyka o imieniu Hula, od którego wzięła się nazwa klubu. Wisienką na torcie był teatrzyk Kamishibai. Dawno, dawno temu żyła kobieta, której największym marzeniem było maleńkie dziecko. Nazwała ją Calineczka, a kobieta uczyniła jej łóżeczko z łupinki orzecha. Zagroda edukacyjna Hula powstała, aby integrować lokalne rodziny. Chcieliśmy się spotykać w gronie rodziców z dziećmi mający podobne potrzeby, problemy, wymieniać się jakimiś informacjami, ale właśnie też potrzeba spędzania wspólnie czasu dzieci i rówieśników, tak? Więc no, jakby stąd się wzięła cała inicjatywa. W planach jest organizacja kolejnych imprez, a w tak zwanym międzyczasie zagroda będzie cały czas hulać. Nasza zagroda, już mogę tutaj oficjalnie powiedzieć, będzie czynna przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku między 16 a 19 można przyjść, skorzystać z tego wszystkiego, co tutaj, z naszych zasobów. W soboty i w niedzielę od 14.30 do 19.00 wszystkich serdecznie zapraszamy. Klub Hula znajduje się w gospodarstwie agroturystycznym w Strudze. Powstał w ramach projektu Działaj Lokalnie. Każda okazja do dobrej zabawy jest dobra, a jako że półmetek wakacji tuż, okazja jest wyjątkowa. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić z rodziną i przyjaciółmi na pikniku w Wężyskach. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, no i sąsiednich wiosek ta sam zapraszam. Podczas pikniku rodzinnego na wszystkich będzie czekać wiele atrakcji. W tym roku organizatorzy postawili na sport. Turniej siatkówki rodzinnej, gdzieś spotykają się, zbierają się 2-3 rodziny, tworzą zespół do siatkówki, no i gramy. Co? I zawsze tam jakieś na nagrody, pocieszenia mamy, także zabawa jest miła i fajna. Piknik rodzinny w Wężyskach odbędzie się już po raz 4. Drugiego września w Krośnie Odrzańskim odbędzie się spotkanie byłych żołnierzy i pracowników 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. Spotykamy się jak co roku w rocznicę zbliżoną do rocznicy
związanej ze złożeniem przysięgi wojskowej przez żołnierzy tej dywizji. No i tak się nam to udaje, że co roku widzimy się w tym okresie czasu. Spotkanie rozpocznie się o 11 w byłym klubie garnizonowym. W naszym spotkaniu tam robimy wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. Następnie przejdziemy przed pomnik związany z 4. Dywizją, czyli na skwer 4. Dywizji Piechoty Zmechanizowanej, a później przejdziemy jeszcze na plac dzisiejszego jeszcze 11. Pułku Zmechanizowanego. Tam również złożymy wiązankę kwiatów. Spotkanie Kieliszczaków odbędzie się już po raz 9. Rzeka Odra jest naszym regionalnym skarbem. Mało kto docenia ją w takim stopniu jak wędkarze. Dlatego, aby kultywować ten sport i przywiązanie do rzeki, Krośnieński Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizował zawody. Spośród tych 13 kół wybieraliśmy radę, która zdecydowała, że zorganizujemy na całą taką skalę tutaj naszego rejonu zawody. Jest to pierwsza edycja takich zawodów, w której bierze 52 drużyny dwuosobowe z całego powiatu krośnieńskiego. Duże zainteresowanie pierwszymi zawodami o puchar przewodniczącego rejonu było miłym zaskoczeniem. Wędkarze rywalizowali między sobą, ale to nadal był przede wszystkim relaks nad wodą i okazja do integracji. Jechać, przyjechać, odpocząć o każdej porze roku próbuję. Dużo relaksu. Spokój, jak się do tego podchodzi spokojnie, bez nerwów, no to można się zrelaksować, szczególnie po pracy. Jest rozrywka po prostu. Spotkać się, pogadać. Lepiej posiedzieć na powietrzu sobie, złapać takiego okonia od czasu do czasu. Może się trochę wędkarz denerwuje, bo nie bierze, nie? Ale tak generalnie to się odpoczywa nad wodą, nie? Wędkarstwo to hobby dla każdego. Wędka może łączyć pokolenia. A od jak dawna pan łowi ryby? Oj Jezus kochany, od 74 roku. Od dzieciństwa łapie ryby cały czas, całe życie. Nie pamiętam, jak to się zaczęło, szczerze powiedziawszy. Ja w 1973 się urodziłem, to przecież, bo nie, od małego nie łapałem, nie? No trudno powiedzieć, ale od dawna łowię ryby, nie? I to jest bardzo fajne hobby. Podczas tych zawodów każda z drużyn miała nadzieję na wygraną. W końcu nagrody były atrakcyjne dla każdego miłośnika wędkowania. Najpierw trzeba było jednak ustalić, na jakiej podstawie oceniane będą duety uczestników. Przy tego typu imprezie, gdzie się łowi już zespołowo, trudno przewidzieć takie kategorie, które przewiduje regulamin sportowego połowu ryb. Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym sposobem wyłonienia zwycięzcy będzie sumaryczna waga złowionych ryb. W tej kategorii nie miała sobie równych drużyna z Krosno-Odrzańskiego. Bracia Stróżniak złowili aż 6 kg i 880 g ryb. Taki wynik zapewnił im pewne pierwsze miejsce na podium. No to są chyba lata doświadczeń i znajomość łowiska, no, przede wszystkim, nie? No i no też w tych czasach to jest 70% losowanie też stanowiska. Zwycięzcom gratulujemy, a do wędkowania namawiamy wszystkich, którzy cenią sobie spokój, aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. Szanowni Państwo, przed nami drugi i niestety ostatni już miesiąc wakacji. Sierpień tradycyjnie dla naszej telewizji to jest czas przerwy technicznej. Nim jednak pożegnamy się z Państwem na 4 kolejne tygodnie, przygotowaliśmy dla Państwa sierpniowy rozkład jazdy, czyli co, gdzie i kiedy. Zaczynamy od gminnych dożynek, które już 19 sierpnia w Łochowicach. Jak wiemy, Wojciech Gąsowski miał wystąpić podczas naszego rybobrania tegorocznego, natomiast aura spowodowała, że koncert ze względów bezpieczeństwa nie odbył się. Wojciech Gąsowski przyjął nasze zaproszenie na dożynki gminne i faktycznie, jak na taką uroczystość, która nawiązuje do tradycji staropolskiej, będzie to chyba duże wydarzenie, więc serdecznie zapraszam 19 sierpnia do Łochowic na dożynki gminy Krosno-Odrzańskie. Tydzień wcześniej, czyli 12 sierpnia, zapraszamy serdecznie na Święto Karpia do Osiecznicy. Będzie moc atrakcji dla wszystkich, począwszy od dzieci po osoby starsze. Każdy dla siebie na pewno coś znajdzie, no a zawsze jak najważniejsze dla podniebienia będzie wszystko szykowane. Karpia będzie przewidziane z 1500 kg na ten rok. Pod różnymi postaciami jak zawsze. Zupa po osiecznicku, zupa po węgiersku, wędzony, smażony, z ruszto. No, pod wszystkimi postaciami, jakimi można tylko przyrządzić.
W sierpniu nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Przed nami kolejna odsłona lata w mieście i nie tylko. Po pierwsze, będziemy w Strumiennie na grach i zabawach. Będziemy wybierali się również do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i odwiedzimy Gruzyński Park Krajobrazowy, który znajduje się między Gruzyną a Szklarką. Tam odwiedzimy ścieżkę edukacyjną. Zapisywać dzieci na te wszystkie atrakcje mogą Państwo w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Proszę się jednak pospieszyć, ponieważ na niektóre z tych wydarzeń naprawdę zostało już niewiele miejsc. Przypominamy także, że za wycieczkę do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego trzeba wnieść opłatę w wysokości 5 zł. Chcemy mieć większą pewność, że te miejsca się po prostu nie zmarnują, stąd jest to 5 zł. Rzeczywiście symboliczne w stosunku do kosztów. Pod koniec sierpnia czeka nas także prawdziwe święto dla biegaczy, czyli Krośnieńska Dziesiątka. Pomimo, że trasa jest dosyć wymagająca, a temperatura w zeszłym roku dała się we znaki wszystkim biegaczom, chętnych na ten bieg nie brakuje. Natura polska ma to do siebie, że lubimy ponarzekać, natomiast często się spotykam z opiniami, że trasa jest wymagająca. To oczywiście nie jest jakiś mankament tej trasy, bo trasy, jak wiadomo, są różne, są łatwiejsze i trudniejsze. Nasza jest taka bardziej wymagająca, ale myślę, że nie ma co robić korekty, bo takie trasy też muszą być dla biegaczy, zwłaszcza, że dystans nie jest jakiś bardzo duży, bo to jest zaledwie 10 km. Zapisy odbywają się praktycznie do połowy sierpnia. Szanowni Państwo, jak już wcześniej wspomniałam, nie będziemy się spotykać przez najbliższe 4 tygodnie w piątkowe wieczory. Nie oznacza to jednak, że będziemy leniuchować. Z kamerą krośnieńskich wydarzeń będziemy oczywiście na tych wszystkich imprezach, o których wspomniałam wcześniej. Korzystając z okazji, chciałabym także bardzo serdecznie Państwu podziękować za te ostatnie kilka miesięcy, kiedy byli Państwo z nami, kiedy chcieli Państwo oglądać programy przygotowywane przez ekipę krośnieńskich wydarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że zapraszali nas Państwo do swojego domu, za to, że chcieli Państwo dzielić się swoim życiem nie tylko z nami, ale także z mieszkańcami gminy Krosno Odrzańskie. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej ekipy krośnieńskich wydarzeń i do zobaczenia 1 września. Szanowni Państwo, cały czas czekamy na prawdziwe lato i cały czas mamy nadzieję, że w końcu nadejdzie. Synoptycy po raz kolejny dają nam nadzieję na plażowanie, ponieważ zbliżający się weekend i początek tygodnia zapowiadają się słonecznie i upalnie. W środę lekkie załamanie pogody, a od czwartku znowu piękna letnia aura, która, miejmy nadzieję, zostanie z nami na dłużej.